Dzień dobry, Aleksandra Józiewicz, Rozmowy Elki. 26-27 czerwca rozpoczynają się Dni Lubina. Z nami jest Małgorzata Rzyczkowska-Czesak, dyrektor Miejskiego Impresariatu Kultury, główny organizator tej właśnie uroczystości, imprezy Święta Lubina. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Czy w tym roku na bogato, czy skromnie? Jak fundusze pozwalają na organizację? Pomimo tego, że impreza tym razem jest dwudniowa, a ostatnimi laty była trzydniowa, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i wygląda dosyć ciekawie. Coś dla siebie, czyli jaka jest oferta? No, najpewniej wszystkich interesują gwiazdy, czyli Zakko Power, Blue Cafe i Doda. Natomiast mamy też kilka zespołów, dwa zespoły lubińskie i wokalistę z Lubina, bo skoro Święto Miasta, to chcemy pokazać też twórców z tych okolic. No i zespół Top One, RTO dla młodzieży, Tabasco Band Zielonej Góry. No i na koniec w niedzielę, na zakończenie Dni Lubina, widowisko laserowe, które też w Lubinie gościło podobno bardzo dawno. Czy mieszkańcy mogą już od samego rana przybywać na Zielone Błonia w Lubinie koło Wzgórza Zamkowego, żeby tam wspólnie się bawić, czy imprezy raczej przeniesione są na popołudnie? Raczej zaczynamy po południu. O godzinie 16:30 w sobotę i o 16:00 w niedzielę. Natomiast rano bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do Alei Kasztanowej w okolicy Wzgórza Zamkowego, gdzie będzie eksponowany 4. Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła. A co w tym razem, bo to już 4. edycja? Impreza rozrosła się nam niesamowicie, bardzo jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Pamiętam pierwszą imprezę, która odbywała się na wypożyczonych ławkach szkolnych. Tak. I tam było około 30-40 wystawców. Tak, teraz mamy ponad 100 wystawców, naprawdę z całej Polski, bo od Bieszczad po Pomorze i Podhale, więc duża reprezentacja, bardzo atrakcyjne wyroby rękodzieła, zarówno artystycznego, jak i smakołyki z kuchni regionalnych, będą kozie sery, będą miody pitne, będzie bardzo dużo ceramiki, biżuterii, malarstwa. Także zapraszamy Państwa. Niektórzy mówią, że na tym festiwalu robią zakupy dla przyjaciół, kupują prezenty na cały rok, ponieważ to są rzeczy, których nigdzie w innym miejscu nie można kupić. Tak, a jakie jest założenie tak naprawdę tego festiwalu? Czy tylko i wyłącznie właśnie jest to przegląd twórczości takiej ludowej? Ja myślę, że można to nazwać po prostu świętem środowisk twórczych. Początkowo założenie było takie, żeby pokazali się, wyszli na spotkanie z przechodniami, twórcy z Lubina, ale ta impreza się stopniowo rozrastała i po prostu jest to święto sztuki. Sztuki, czasami sztuki ludowej, a czasami sztuki rękodzielniczej, po prostu szeroko pojętej. Jak zorganizowany będzie festiwal w tym roku? Czyli gdzie będzie można znaleźć te miejsca, jak będą zorganizowane? My zapraszamy około południa, w sobotę i niedzielę, ponieważ ranek jest przeznaczony na rozlokowanie przyjeżdżających gości i to troszeczkę zamieszania. Tak mniej więcej 11-12 to już można nas odwiedzać i wtedy po prostu przy Wzgórzu Zamkowym ta piękna Aleja Kasztanowa naprzeciwko Małego Kościółka, właśnie gości, uczestników Festiwalu Rękodzieła. Oprócz tego przy restauracji Wzgórza Zamkowego umieszczamy w tym roku scenę niedużą, na której w niedzielę od godziny 13, to też dodatkowa atrakcja, wystąpi kapela góralska Janicki z Podhala. A wielu artystów, kiedy pytałam w ubiegłym roku, bardzo chciało wykorzystać mury obronne do prezentacji prac plastycznych, obrazów, zdjęć, fotografii. W tym roku właśnie umożliwiliśmy to. Spełnią się te marzenia? Tak, spełnią się te marzenia. Umożliwiliśmy właśnie taki rodzaj ekspozycji. Na jednym murze powiesiliśmy pracę uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego zatytułowane Piękno. I to taka wystawa, która powiesi dłużej. Natomiast w ciągu tych dwóch dni Festiwalu Rękodzieła na Murze Obronnym przy Wzgórzu Zamkowym będą eksponowane właśnie dzieła malarskie. Czyli tak naprawdę wystawa tych prac artystów i lokalnych, bo dwa stowarzyszenia się zaprezentują, które będą zaprezentowane właśnie w nowej aranżacji, tak naprawdę. Można bo w ubiegłych latach były i w domkach tych drewnianych, tak, i na sztalugach. Tak, doszliśmy do wniosku, czyli to jest nowy sposób ekspozycji tych prac. Na murze trochę to lepiej wygląda i no, nieskromnie powiem, że chcieliśmy naśladować trochę okolice Bramy Floriańskiej w Krakowie. W jednym miejscu zgromadzone obrazy robią takie miłe wrażenie i można od razu obejrzeć wszystko w całości.
I tak naprawdę rzeczywiście będzie można zobaczyć, jak wygląda współczesna twórczość i lokalnych twórców, właśnie lokalnych artystów plastyków, jak i tych z najdalszych zakątków Polski. Jakie inne sztuki będą prezentowane? Oprócz malarstwa właśnie. Wiem, że wiele osób zajmuje się haftowaniem obrazów, tkaniem gobelinów. Jest też dużo wyrobów koronkowych. Przyjedzie na przykład pani z Kamiennej Góry, która nas w zeszłym roku zachwyciła, która pokazuje tkanie lnu na kołowrotku, takim prawdziwym, bajkowym kołowrotku, który dzisiaj pewnie nie jedno dziecko nie wie zupełnie, co to jest, a ta pani pokazuje proces produkcji odzieży lnianej, zresztą sama jest w to ubrana, sprzedaje taką odzież i szaliczki różne można u niej kupić i popatrzeć, jak to po prostu się robi, jak się tka len na kołowrotku. Z tego, co pani mówi, to właśnie Festiwal Rękodzieła jest jednym z głównych atrakcji Dni Lubina. Można powiedzieć, że to jest impreza towarzysząca. Ona w tej chwili obchodzi czwartą rocznicę i przyzwyczailiśmy się, że Dni Lubina to zwykle koncerty tylko. A właśnie dzięki temu, że powołaliśmy do życia 4 lata temu Festiwal Rękodzieła, to mamy taką piękną imprezę towarzyszącą, która gromadzi coraz więcej zainteresowanych. No, ale mieszkańcy pewnie chcieliby całymi rodzinami przyjść na taką uroczystość. W końcu to jest święto wszystkich Lubinian, również z małymi dziećmi. Jest jakaś specjalna oferta dla maluchów? Oprócz tego, że na scenie o godzinie 16 w niedzielę, czyli właśnie po obiadku niedzielnym, zapraszamy rodziców z maluchami pod scenę, będzie program Centrum Uśmiechu, które występowało u nas już 2 razy z ogromnym powodzeniem, godzinny program na scenie, to przygotowaliśmy również atrakcje dla troszeczkę starszych dzieci i nastolatków. Park linowy przy Wzgórzu Zamkowym. Będzie można zjeżdżać tak zwaną tyrolką z asekuracją oraz pobić rekord wspinania się na skrzynki po piwie, przy asekuracji oczywiście w bezpieczny sposób. Dlaczego tak naprawdę pani zdaniem trzeba odwiedzić Dni Lubina? Trzeba być na Zielonych Błoniach podczas Dni Lubina? Znaczy, to jest po prostu święto miasta i na pewno wielu ludzi, bo widać to po zainteresowaniu publiczności, dobrze się bawi przez połowę dnia, a czasem nawet przez cały dzień. Jest też na miejscu catering, właściwie można zjeść tam obiad i nie trzeba wracać do domu. No martwimy się tylko o pogodę, bo to lato w tym roku kapryśne, ale mam nadzieję, że szczęście nam dopisze, bo wszystkie poprzednie lata naprawdę udawało nam się z pogodą trafić i mam nadzieję, że w tym roku również się uda. 26-27 czerwca. Dziękuję bardzo. Małgorzata Rzeczkowska-Czesak, dyrektor Miejskiego Impresariatu Kultury, główny organizator Dni Lubina. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję do usłyszenia. Serdecznie. Dziękuję Państwu.